Guzik na czapeczce z daszkiem służy wyłącznie celom estetycznym i ma nawet swoją nazwę – squaczo. Jego pierwotną funkcją było spięcie 4 części czapeczki, ale gdy produkcja uległa poprawie, element ten przestał być potrzebny i squaczo został usunięty. Jednak bez niego czapki nie wyglądały już tak samo, dlatego też za naciskami klientów squaczo powrócił. Pierwotnie buty na wysokim obcasie nie były przeznaczone na gale i studniówki. W X wieku jazda konna w butach na płaskiej podeszwie była dość trudna, a stopy wielu jeźdźców stale wypadały ze strzemion. Wyższe obcasy pomogły uporać się z tym problemem. Dzięki nim stopa pewniej trzymała się na miejscu, a dzięki temu popularność obcasów rosła. Nie minęło wiele czasu, a stały się modnym dodatkiem pasującym do stylowych strojów. Znane osobistości nie chciały się bez nich pokazywać. Jazda konna w fantazyjnych obcasach była odpowiednikiem posiadania luksusowego samochodu. Choć na początku obcasy nosili głównie mężczyźni, panie podchwyciły kultowy trend w XVII wieku i od tamtej pory pozostaje on jednym z największych. W starożytnym Rzymie sól była tak cenna, że ludzie nazywali ją nawet białym złotem. Przy palącym upale i braku lodówek jej celem było konserwowanie żywności, głównie mięsa i ryb. Dodatkowo sprawiała, że wszystko było smaczniejsze. Sal, czyli po łacinie sól, była również formą wypłaty. Stąd właśnie pochodzi angielskie słowo salary, czyli pensja. Ryż jest najstarszym uprawianym produktem w historii ludzkości. Jako dzika trawa rósł już około 15 000 lat temu w małej dolinie w Azji Południowo-Wschodniej. Dziś serwuje się go na całym świecie, bywa podstawą niektórych diet oraz popularnym składnikiem na stołach 3,5 miliarda ludzi. Trudno byłoby sobie wyobrazić świat bez rozmów wideo, z których korzystamy, za pośrednictwem kamery w telefonie lub laptopie. Technologia ta pomogła we wprowadzeniu takich innowacji jak praca w domu. Mimo to pierwotny cel tego wynalazku był nieco inny. W 1993 roku badacze z Uniwersytetu w Cambridge uznali to za frustrujące, gdy robili sobie przerwę na filiżankę kawy i okazywało się, że dzbanek jest pusty. Wynaleźli więc urządzenie do monitorowania dzbanka i podłączyli do niego kamerę, która przesyłała do ich komputera transmisję na żywo. Dzięki tym badaczom możemy teraz pracować w piżamie. Alberta Einsteina znamy z różnych osiągnięć, ale jest coś, co współwynalazł, a o czym niewielu pamięta. Wraz ze swoim studentem wymyślił zmodyfikowaną lodówkę. Nie jest ona podobna do tych, których używamy dzisiaj. W latach 20. XX wieku lodówki nie były do końca bezpieczne, ponieważ wytwarzały trujące gazy. Einstein chciał stworzyć bezpieczniejszą wersję, która nie wymagała prądu, nie miała ruchomych części, a do działania potrzebowała jedynie źródła ciepła. Niestety zabrakło funduszy, więc projekt upadł. Później w latach 50. popularne stały się lodówki elektryczne. W 2008 roku inżynierowie z Uniwersytetu Oksfordzkiego wskrzesili ten retroprojekt. Wciąż nad nim pracują, ale gdy skończą, lodówka Einsteina przyda się na terenach wiejskich, niepodłączonych do prądu, a także osobom, które chcą żyć poza zasięgiem. Ułożenie liter na klawiaturze nie jest zbyt intuicyjne. W latach 70. XIX wieku Christopher Scholz wymyślił układ, który zapewniał dwukrotnie szybsze pisanie. Okazało się jednak ono nieco za szybkie, bo maszyny ciągle się zacinały. Opracował więc układ QWERTY i zmusił tym samym maszynistki do przyjęcia stylu dziobania. W ten sposób szukały one liter i pisały powoli, używając palców wskazujących. Układ ten zachował się do dziś, a ludzie na całym świecie jakoś się do niego przystosowali. Plastikowy koniec sznurowadła to skówka, której ludzie używają od czasów starożytnego Rzymu. Oczywiście nie mieli wtedy plastiku, więc skówki były wykonane z kamienia, szkła lub metalu. Bardzo bogaci ludzie mogli ozdobić swoje buty metalami szlachetnymi, takimi jak mosiąc czy srebro. Co było pierwsze, telewizor czy pilot? Technologia, która funkcjonuje w pilocie, jest starsza o kilkadziesiąt lat. W 1898 roku Nikola Tesla stworzył maszynę do sterowania urządzeniami mechanicznymi za pomocą fal radiowych. Początkowo próbował sprzedać pomysł, ale potencjalni nabywcy nie byli zainteresowani. Wyprzedził swoje czasy, gdyż w 1956 roku zdalne sterowanie zostało ostatecznie zastosowane w telewizorach. W 1945 roku inżynier Percy Spencer przypadkowo wynalazł coś genialnego. Pracował nad nową lampą próżniową, magnetrodem, który był używany we wczesnych systemach radarowych. Podczas pracy nad projektem odkrył, że czekolada w jego kieszeni roztopiła się. Zdając sobie sprawę z potencjału grzewczego magnetronu, użył go na ziarnach kukurydzy, które zamieniły się w popcorn. Następnie spróbował przetestować go z jajkami, ale zrobiło się trochę nieciekawie. Zbudował więc metalowe pudło, zatrzymując energię w środku i tak powstała pierwsza kuchenka mikrofalowa. W 1733 roku pewien książę w Anglii poprosił architekta Williama Kenta do wykonania urządzenia do przewożenia jego dzieci. William zgodził się i zbudował pierwszy w historii wózek, ale nikt nie musiał go pchać, ponieważ był to mini powóz z zaprzężonymi kozami lub kucykami. Niestety powstało ich tylko kilka, ponieważ były bardzo drogie. Ponad 100 lat później, w 1848 roku, pojawił się pierwszy, bardziej przystępny cenowo wózek z uchwytami do pchania. Amerykańska policja często kojarzy się z donatami i faktycznie jest ku temu powód. W latach 50. policjanci, którzy pracowali na nocnych zmianach, mieli trudności ze znalezieniem miejsca, w którym można byłoby coś przekąsić. Sklepy z donatami były w tych czasach przedsiębiorstwami rodzinnymi, które przez całą noc ciężko pracowały, piekąc świeże donaty na kolejny dzień. Były przez to bardziej narażone na niebezpieczeństwo, więc powstał idealny związek. Pożywienie dla policji i dodatkowa ochrona dla sklepów. Strzelanie folią bąbelkową jest doskonałym źródłem relaksu. Przydaje się też jako ochrona delikatnych przesyłek. W 1957 roku dwóch inżynierów skleiło dwie zasłony prysznicowe, pomiędzy którymi uwięziły się bąbelki powietrza. Tak powstała pierwsza folia bąbelkowa. Początkowo jednak nie przyjęła się na rynku. Jakiś czas później próbowano ją sprzedawać jako izolację szklarni, ale to też się nie udało. Wszystko zmieniło się w 1960 roku, kiedy IBM musiało wysłać delikatne części komputerowe. Folia bąbelkowa była idealna, a oni kontynuowali współpracę. Korzystanie z map w telefonie jest bardzo wygodne, ale kiedyś dostępne były jedynie mapy papierowe. Konkurencja była do tego stopnia ostra, że kreślarze umieszczali na nich fikcyjne miejsca, aby zapobiegać plagiatom. I tak jedno z tych fałszywych miast powstało naprawdę. Agloe w Nowym Jorku zostało narysowane na mapie przez General Drafting Company. Inny konkurencyjny producent map również umieścił to miasto na swojej mapie i się zaczęło. W sądzie okazało się jednak, że w 1950 roku zbudowano w tym miejscu sklep ogólnospożywczy. Właściciel na podstawie mapy założył, że Agloe to prawdziwy obszar, więc nazwał tak swój sklep. Nie stwierdzono więc żadnego naruszenia, gdyż technicznie rzecz biorąc Agloe było prawdziwe dzięki sklepowi. W 1943 roku Vesta Stat z Illinois pracowała przy zabezpieczaniu paczek. Była rozczarowana kiepską papierową taśmą, gdyż ta rozpadała się pod wpływem wilgoci. Poprosiła więc swojego szefa, aby spróbował zrobić wodoodporną taśmę. Jej prośba została jednak zignorowana, więc kobieta napisała list do prezydenta Roosevelta z pomysłem, jak stworzyć lepszą taśmę. Nie tylko wyjaśniła w nim swoją koncepcję, ale także zaopatrzyła ją w szczegółowe projekty. Ten zaaprobował pomysł i nakazał wprowadzenie zmian. Nowa taśma była tak pomocna w transporcie towarowym, że każdy chciał ją mieć. Zaczęto ją nawet sprzedawać w sklepach z narzędziami. W latach 50. wiele osób owijało nią kanały wentylacyjne, więc nazwano ją taśmą izolacyjną. Klej na lepkiej stronie nie sprawdzał się jednak w zimnych i gorących temperaturach, co powodowało odklejanie się taśmy. Mimo to ludzie nadal używali jej do prawie wszystkiego. Kiedy w supermarkecie przechodzicie obok półki z jajkami, zapewne zastanawiacie się, które z nich są lepsze – białe czy brązowe. Praktycznie nie ma między nimi różnicy. Barwa jajek zależy od rasy kur. Każda wytwarza inne pigmenty. Nieważne jakiego koloru jajka kupicie, ich składniki odżywcze są prawie takie same. Co więc było pierwsze – brązowe czy białe jajko? Do mycia zębów wystarczy użyć niewielkiej ilości pasty, porównywalnej do ziarnka grochu. Aktorzy w reklamach pokrywają pastą całą szczoteczkę, ale to jedynie chwyt marketingowy. Producentom zależy, abyście szybciej zużyli pastę i kupowali nową tubkę. Samolot pozostawia za sobą białe linie na błękitnym niebie dzięki kondensacji dwutlenku węgla, pary wodnej i spalanego paliwa. Zimą widać, jak ogrzane powietrze wydostaje się z waszych ust. W przypadku samolotów zachodzi podobne zjawisko. Na wysokości, na której latają, zawsze jest lodowato. Z turbin wydostają się spaliny i gorące powietrze, które w zetknięciu z zimnem tworzą grube pasma pary. Prawie wszystkie hotele mają białą pościel. Wybierają ten kolor specjalnie po to, aby pokazać, jak wysokie są ich standardy czystości. Im bielsza i jaśniejsza pościel, tym bardziej luksusowy wydaje się hotel. Na białej pościeli o wiele łatwiej jest dostrzec brud i plamy, więc wybór ten jest poniekąd dowodem na to, że wasz pokój jest czysty. Benzyna w kałuży mieni się kolorami tęczy, ponieważ nie może zmieszać się z wodą i tworzy na niej cienką błonę. Gdy światło odbija się jednocześnie od niej i od wody, powstaje tęcza. Napis "nie przeszkadzać" na drzwiach pokoju hotelowego nie jest nakazem, a jedynie sugestią. Pokojówki i personel mają prawo tam wejść, jeśli podejrzewają, że coś jest nie tak, zwłaszcza jeśli nie usuniecie tabliczki przez 24 godziny. Dlaczego wskazówki zegara kręcą się w prawo? Głównym powodem jest słońce. W starożytności, kiedy wynaleziono zegar słoneczny, cień słońca przesuwał się w prawo na półkuli północnej i w lewo na południowej. Zegary mechaniczne po raz pierwszy wynaleziono na półkuli północnej, więc wskazówki przesuwają się w prawo, czy też zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dlaczego kubki na imprezach mają czerwony kolor? Ponieważ pomaga to szybko znaleźć napój na stole wśród tych wszystkich przekąsek, napojów i pozostałych czerwonych kubków. Może warto więc napisać na kubku swoje imię. Ponadto czerwony jest uważany za kolor, który prowokuje do działania. Z punktu widzenia psychologii wygląda na to, że czerwony kubek prowokuje was do picia. Podobno żółte taksówki po raz pierwszy pojawiły się w XV-wiecznych Włoszech. Pewien przedsiębiorca używał żółtych wozów do rozwożenia poczty, aby ludzie je rozpoznawali. Około 60 do 80% ludzi, głównie w wieku od 15 do 25 lat, miewa od czasu do czasu momenty déjà vu przyprawiające o gęsią skórkę. Jest to zjawisko ulotne i nieprzewidywalne, a naukowcy wciąż nie są do końca pewni, dlaczego się pojawia i nie potrafią go kontrolować. Aby lepiej je zrozumieć, próbowano pod hipnozą wywołać wspomnienia u pacjentów. Następnie proszono ich, by zapomnieli lub przypomnieli sobie wspomnienie, co sprawiało, że później doświadczali déjà vu. Inni naukowcy próbowali odtworzyć to zjawisko w wirtualnej rzeczywistości, wykorzystując sceny w grach, które wyglądały podobnie. Dzięki tym eksperymentom zaczęto wierzyć, że déjà vu powstaje, kiedy nasza pamięć płata nam figle. Znajdujecie się w sytuacji podobnej do prawdziwego wspomnienia, którego dokładnie nie pamiętacie. Wasz mózg zauważa podobieństwa i pozostawia was z dziwnym uczuciem, że już to kiedyś widzieliście. Tak właśnie tłumaczy się déjà vu z języka francuskiego. Inna wersja jest taka, że jest to zaburzenie pamięci i najczęściej przydarza się nam, kiedy jesteśmy zestresowani. Gdy działamy pod presją lub mamy do przetworzenia wiele informacji naraz, część z nich może trafić do pamięci długotrwałej zamiast do pamięci krótkotrwałej. Zabieracie swojego najlepszego psiego przyjaciela na wybieg dla psów. Spotyka labradudla i zaczynają się razem bawić. Spokojne merdanie ogonem szybko przeradza się w podgryzanie. O nie, zaczynają gryźć się po karkach. Łapiecie psa i pędzicie do domu. Tak naprawdę nie trzeba było się spieszyć. Zabawa z otwartym pyskiem to psie zapasy i jest to zdrowy sposób interakcji między zwierzętami. Psy odziedziczyły ten zwyczaj po swoich wilczych przodkach. Szczeniaki muszą nauczyć się kilku ważnych umiejętności, w tym walki. Zapasy są jej imitacją. Kiedy pies dojrzeje, będzie wiedział, jak się bronić i jak respektować granice innych psów. Wszystkie gonitwy, zapasy, warczenie i gryzienie w pysk to sposób na socjalizację z innymi i dobrą zabawę w psim świecie. Jest to coś w rodzaju rywalizacji między rodzeństwem i udawanych bujek w świecie ludzi. Urocze kocięta i koty poniżej 2. roku życia bawią się podobnie. Często tarzają się ze sobą i gryzą się w szyję, aby dać upust swoim instynktom łowcy. W naturze koty są szybkie i bezlitosne i nie są w stanie ukryć tego za tymi wszystkimi słodkimi miałknięciami. Zabawa w gryzienie z innymi kotkami może również nauczyć waszego małego mruczka większej delikatności podczas zabawy z wami i innymi ludźmi. Koty lubią drapać pazurami meble, aby zaznaczyć wizualnie swoje terytorium. Robią to również po to, aby naostrzyć pazury oraz rozprostować grzbiet i barki. Kanapa wydaje się do tego idealna, ponieważ jest wystarczająco długa i solidna. Musicie zapewnić kotu dobry zamiennik o takich samych właściwościach, aby mógł go drapać i dać upust swoim emocjom. Koty wpadają w panikę, gdy widzą ogórka, ponieważ zbytnio przypomina im ich odwiecznego wroga – węża. Są naturalnie zaprogramowane do podskakiwania wysoko w powietrze, aby uchronić się przed ukąszeniem. Wszystko, co wygląda podobnie, od zabawek po bakłażany, wywołuje podobną reakcję. Pokazywanie im takich rzeczy dla zabawy nigdy nie jest dobrym pomysłem. Może to bardzo zaszkodzić ich zdrowiu psychicznemu. Ryby mają skrzela i płetwy, ale nie mają szyi. Zamiast tego posiadają szereg kości, które łączą czaszkę z obręczą barkową. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że gdyby szyja poruszała się w przód i w tył, trudno byłoby im szybko pływać. Ponadto w chwili, gdy stworzenie podobne do ryb wykształca szyję, nauka automatycznie klasyfikuje je do innej grupy zwierząt. Oznacza to, że zgodnie z oficjalną definicją, jeśli jakieś stworzenie ma szyję, nie może być nazywane rybą. Najstarsza zarejestrowana przez naukowców szyja należy do niezwykłego stworzenia, które żyło 375 milionów lat temu. Było ono po części rybą, a po części czworonogiem. Deszcz nie zawsze sprawia, że ziemia staje się mokra. Istnieją bardzo gorące i suche obszary, gdzie deszcz może wyparować jeszcze zanim dotrze do ziemi. Zjawisko to nosi nazwę wirga. Widoczne są wtedy gęste kurtyny kropel padających z nieba, ale jednocześnie żadna z nich nie spada na ziemię ani nie dociera do roślin i zwierząt. Szczury śmieją się, gdy się je łaskocze. Podczas jednego z eksperymentów, w którym badacze je łaskotali, szczury goniły za rękami, aby dalej się bawić. Wszystkie małpy człekokształtne, czyli goryle, orangutany, bonobo i szympansy również mają łaskotki i zazwyczaj reagują na nie dość charakterystycznym, podobnym do ludzkiego, śmiechem. Pingwiny, psy, surykatki i wiele innych zwierząt również wydają się to lubić. Każdy naród ma inny system rejestracji pojazdów, w tym kolory tablic rejestracyjnych. Australia stosuje nieograniczoną paletę barw tablic rejestracyjnych. Obejmuje ona wiele różnych motywów i wzorów. W Wielkiej Brytanii tablice rejestracyjne mogą mieć jeden z dwóch kolorów – żółty z tyłu pojazdu i biały z przodu. Na obu znajdują się czarne znaki. Nie zawsze tak było. Wcześniej tablice rejestracyjne w tym kraju miały albo białe, albo srebrne znaki. Począwszy od 1979 roku, wszystkie pojazdy muszą mieć dokładnie takie tablice, jakie widzimy dzisiaj. Każda musi być wykonana z materiału odblaskowego, więc jeśli tablica rejestracyjna z tyłu samochodu jest biała, może odbijać białe światło, co jest niezgodne z prawem. Słonie mają ogromne uszy i zazwyczaj używają ich do wyłapywania dźwięków otoczenia. Czasami jednak potrafią usłyszeć odległe odgłosy i dźwięki stopami. Kiedy słonie wykryją coś, co jest daleko, zastygają w bezruchu i pochylają się do przodu. Przenoszą ciężar ciała na przednie nogi, czasem nawet podnosząc jedną stopę. Słyszenie palcami stóp to dopiero wyczyn. Nasza skóra to największy i najszybciej rosnący organ. Jest mocny, ale również elastyczny. To wodoodporna, a zarazem oddychająca bariera, która nie dość, że chroni nas przed światem zewnętrznym, to też sama się regeneruje. Pomaga w regulacji temperatury ciała i hamuje utratę wody przez organizm. Dzięki tej właściwości udało nam się wyewoluować do dzisiejszej postaci. Nasza skóra wykształciła melaninę, naturalny pigment, który blokuje szkodliwe promieniowanie UV. Specjalne gruczoły potowe pomagały naszym przodkom regulować temperaturę podczas pokonywania długich dystansów w mało sprzyjających warunkach. Twoje ciało ma od 2 do 5 milionów gruczołów potowych. Im bardziej jesteś aktywny, tym więcej potu wytwarzasz. Zostałeś wyposażony w mechanizm, który rozpoznaje, że czas się ochłodzić, abyś mógł kontynuować trening. Oddychanie to nie tylko wpuszczanie i wypuszczanie powietrza. Ważny jest również sposób, w jaki to robisz, ponieważ może on wpłynąć na kształt twojej twarzy. Jeśli oddychasz przez nos, z czasem uzyskasz wyraźnie zarysowane kości policzkowe. Sprawi to również, że twoja buzia zrobi się szersza, ponieważ język będzie wywierał presję na szczękę. Jeśli natomiast oddychasz przez usta, nie będziesz mieć miejsca na odłożenie języka. W miarę upływu czasu struktura twojej twarzy się zmieni. Może stać się węższa, a kości policzkowe nie będą tak widoczne. Ponadto, jeśli jesteś osobą oddychającą przez usta, zapewne masz tendencję do odchylania głowy bardziej do tyłu. W ten sposób zwiększasz wypełnienie tylnej części czaszki i bezpośrednio zmieniasz całą swoją postawę wraz z kształtem szyi i twarzy. Milenialsi, czyli osoby urodzone między 1981 a 1996 rokiem, są bardziej zapominalscy niż osoby starsze. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wyższy poziom stresu, zatem wyluzuj. Twoje lewe płuco jest mniejsze niż prawe, ponieważ dzieli przestrzeń z sercem. Ludzie nie mają tak dużych zębów jak żarłacz tygrysi oraz posiadają ich mniej. Badania wykazały, że zęby rekinów pokrywa naprawdę twarde szkliwo, ale mimo to nie są one silniejsze od naszych. My mamy w zębach białka, które je scalają i chronią przed pękaniem. Poza tym, w przeciwieństwie do rekinów, nie tracimy zębów. Ich uzębienie nie jest przymocowane do dziąseł poprzez korzeń, przez co gubią mniej więcej jeden ząb tygodniowo. A czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego masz paznokcie u stóp? Paznokcie są zbudowane z keratyny, czyli białka, które występuje w futrze, pazurach, kopytach i włosach. W odróżnieniu od zwierzęcych pazurów, nasze paznokcie są płaskie i szerokie. Chronią one czubki palców u rąk i nóg przed urazami. Ponadto mamy dzięki nim stabilną podporę i możemy chwytać oraz oddzielać różne przedmioty. Bez paznokci trudno byłoby odkleić naklejkę lub podnieść kawałek układanki. Małpy używają swoich stóp do drobnych zadań tego typu. Naukowcy uważają, że naczelne wykształciły paznokcie, aby mocno chwytać gałęzie, usuwać kleszcze i robić różne inne podobne rzeczy. Ludzkie ciało świeci w ciemności, co oznacza, że jesteśmy bioluminescencyjni. Jednak blask ten jest 1000 razy słabszy niż ten dostrzegalny przez nasze oczy, co nie zmienia faktu, że inne zwierzęta z łatwością zauważą bijące od nas słabe światło. Twój wzrok jest dość czuły, ale prawie nigdy nie masz szansy zweryfikować wrażliwości swoich oczu z powodu wszechobecnego światła, które cię otacza. Ludzkie komórki stanowią tylko 43% wszystkich komórek w twoim ciele. Reszta to mikroskopijni koloniści. Oznacza to, że składasz się głównie z bakterii i grzybów. W zasadzie jesteś mieszanką DNA mikrobów jelitowych i własnego DNA. Najbardziej obfitym pierwiastkiem w ludzkim ciele jest tlen. Stanowi aż 65% masy całkowitej. W naszym organizmie znajduje się również lit, kobalt, złoto i uran. Najrzadszym jest z kolei rad. Człowiek ziewa średnio 20 razy dziennie, częściowo spontanicznie, na przykład gdy jest zmęczony, ale czasami również wtedy, gdy w pobliżu ziewnie ktoś inny. Naukowcy uważają, że może to być zjawisko zwane społecznym lustrzanym odbiciem. Gdy zwierzęta naśladują inne osobniki, oznacza to zazwyczaj, że uznają jakąś czynność za przydatną, więc postanawiają również ją wykonać. U ludzi coś podobnego występuje, gdy ktoś krzyżuje nogi, śmieje się, uśmiecha do ciebie lub ziewa. Co ciekawe, gorąca kawa może smakować lepiej niż zimna. Ludzkie receptory kubków smakowych są najbardziej wrażliwe, gdy jedzenie ma temperaturę pokojową lub nieco wyższą. Gorąca kawa wydaje się mniej gorzka, ponieważ kubki, które wykrywają gorycz, są bardziej sensytywne, gdy napój jest zimny. Twój mały paluszek to potężna część ciała. Bez niego ręka straciłaby znaczną część swojej mocy. Z kolei palce wskazujące i środkowe współpracują z kciukiem, aby chwytać i szczypać, a palec wskazujący wraz z palcem serdecznym zapewniają siłę chwytu. Twoje kości są 4 razy twardsze niż beton. Najmocniejszą kością w ludzkim ciele jest kość udowa. Może ona utrzymać ciężar nawet 30 dorosłych ludzi. A jeszcze ciekawsze jest to, że nasze kości składają się z materiału kompozytowego, co oznacza, że są jednocześnie twarde i elastyczne. Zewnętrzna warstwa twojej skóry, czyli naskórek, jest grubsza na stopach niż na innych częściach ciała. Serce ma swój własny system elektryczny i może kontynuować bicie nawet wtedy, gdy zostałoby odłączone od reszty ciała. Średnia długość życia jednego włosa brwiowego to 4 miesiące. 40% naszej bytności na tej planecie spędzamy z zamkniętymi oczami. Większość tego czasu to oczywiście sen, ale nie zapominajmy też o mruganiu, ani o prowadzeniu samochodu. U dorosłego człowieka krew stanowi 7–8% całkowitej masy ciała. Mniej więcej 55% twojej krwi to płynne osocze. Resztę stanowią czerwone i białe krwinki oraz płytki krwi, które tworzą skrzepy i zapobiegają krwawieniu. Nie możesz połykać i oddychać w tym samym czasie. Pokarm, który połykasz oraz powietrze, którym oddychasz, znajdują się na początku tej samej części ciała. Dopiero nieco głębiej przejście dzieli się na przełyk dla pokarmu i płynu i tchawice dla powietrza. Istnieje inna nazwa na burczący dźwięk, który wydaje twój żołądek, kiedy jesteś głodny. Mówimy o nim też kruczenie. Mniej więcej 1/3 wszystkich ludzi potrafi podnieść jedną brew, lewą lub prawą. To świetny sposób na wysłanie komuś zabawnego sygnału podczas opowiadania żartu. Jednak zdolność do podnoszenia obu brwi osobno jest znacznie rzadsza. Nie należysz do grona tych uzdolnionych osób? To dlatego, że nie potrafisz jeszcze kontrolować i poruszać odpowiednimi mięśniami. Tę umiejętność można jednak rozwinąć. Stań przed lustrem. Chwyć dłonią jedną brew, a drugą unoś w górę i w dół. Następnie zrób to samo z drugą brwią. Dzięki temu nauczysz się poruszać nimi osobno. Jeśli możesz z łatwością polizać łokieć lub dotknąć kciukiem przedramienia, należą Ci się gratulacje. Jesteś bowiem w mniejszości. Niektóre osoby wznoszą jednak elastyczność swojego ciała na wyższy poziom. Ich stan nazywany jest hipermobilnością. Tacy ludzie mogą skręcać swoje ciało w dziwne pozycje niczym wąż, wkładać głowę między stopy i robić inne wygibasy. W niektórych przypadkach hipermobilność może jednak zwiększać wrażliwość, ponieważ obdarzone nią osoby mają większy rdzeń przedłużony. Ten obszar mózgu jest odpowiedzialny za przetwarzanie emocji. Niektórzy nieustraszeni bohaterowie potrafią chodzić po mrozie ubrani tylko w kąpielówki i nie marzną. Są w stanie też stać boso w śniegu, a nawet pływać w rzece lub przeręblu. Zazwyczaj ten talent nie wychodzi naturalnie. Ludzie hartują swoje ciała przez lata, aż przyzwyczają się do wytrzymywania ekstremalnego zimna. Oczywiście przeważnie nie robią tego tylko po to, by się popisać. Czy odczuwasz łaskotki, gdy gilgoczesz sam siebie? Raczej nie, ale co innego, jeśli połaskocze cię ktoś inny, prawda? Dzieje się tak, ponieważ obszar mózgu, który monitoruje ruchy, przewiduje wrażenia wywołane przez twoje własne ruchy, a następnie wysyła sygnał do innych części układu nerwowego, aby je zredukować. Nieliczne osoby potrafią jednak łaskotać się same. Jeśli nie jesteś wśród nich, dotknięcie nowej tekstury, której mózg jeszcze nie rozpoznaje, lub użycie masażera skóry głowy może pomóc Ci pobudzić nerwy i przynieść relaks. Stań przed lustrem, otwórz usta i spróbuj zwinąć boki języka ku sobie, tworząc kształt litery U. Od 65 do 81% ludzi potrafi to zrobić, a większość to kobiety. Niektórzy uważają, że jest to zdolność genetyczna, ale ostatnie badania wykazały, że ludzie mogą rozwijać tę umiejętność poprzez ćwiczenia. Kechari Mudra to termin z jogi, który oznacza zwijanie czubka języka z powrotem do gardła. Czy potrafisz umyślnie machać uszami? Brawo! Okazuje się, że zaledwie 22% ludzi na Ziemi umie poruszać jednym uchem. Jeśli chodzi natomiast o poruszanie oboma naraz, potrafi to jedynie 18% populacji. Machanie uszami było całkiem normalne dla naszych odległych przodków. Naukowcy uważają, że umieli oni wykonywać różne ruchy tą częścią ciała. Grupa mięśni odpowiedzialnych za poruszanie uszami mieści się w małżowinie usznej i we większości nie jest nam dziś potrzebna. Niektórzy jednak twierdzą, że każdy może się tego nauczyć. Potrzeba tylko czasu i praktyki. Niestety wciąż nie jesteśmy w stanie nabyć zabawnego odruchu ustawiania ucha w kierunku źródła dźwięku, jak robią to psy i koty.